w dzisiejszym odcinku. Uciekaj stąd, póki możesz. Zaraz, co ty mówisz? Naciskam na swój nos. Drugą ręką przyciskam klakson. Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich wymienionych wcześniej wytycznych. Może mój szef to jakiś wariat? Wie pan, to nie jest taki typowy cyrk. To znaczy? Witkacy Telkowski, cyrk Dionizosa. Odkąd pamiętam, zawsze czułem pociąg do wystąpień publicznych. Marzyłem o scenie, o reflektorach. Chciałem być podziwiany. Jednak jeszcze bardziej od tej całej atencji pragnąłem ognia. Ten żywioł, nad którym człowiek wciąż nie ma całkowitej władzy, od zawsze mnie fascynował. Chciałem nad nim zapanować. Zdecydowałem pójść za głosem serca i połączyć te dwie pasje. Zostałem połykaczem ognia. Może nie szło mi najlepiej, jednak takie zajęcie pozwalało mi poczuć, że panuję nad tym żywiołem, co dawało ogromną satysfakcję. Po czasie rynek zweryfikował moje wybory życiowe. Poza kilkoma wystąpieniami nie znalazłem stałej pracy w tej profesji. Dlatego zostałem klaunem. Pomyślałem, że w taki sposób będę mógł spełnić swoje sceniczne ambicje oraz będę miał możliwość przedstawiania różnych sztuczek, których nauczyłem się przez lata. Niestety, załapałem się jedynie do małej agencji organizującej przedstawienia w szkołach podstawowych. Tłum dzieciaków bije brawo, kiedy kończę wykonywać sztuczkę ze znikającą monetą. Przecież wiadomo, że wszyscy uwielbiają klauna Maniusia. Ściągam torbę, którą do tej pory miałem zawieszoną przez ramię. Lekko ją rozchylam i podchodzę w stronę dzieciaków. Sięgają do niej i wyciągają cukierki. Wyjmuję z kieszeni skórkę od banana i upuszczam ją na podłogę tak, aby dzieciaki to zauważyły. Stawiam krok w tył i ślizgam się na niej. Upadam na podłogę. Tłum wybucha śmiechem. Pora na kolejną sztuczkę. Wskazuję dłonią na jednego chłopca z widowni. Macham do niego, żeby podszedł bliżej. W międzyczasie z przydużych workowatych spodni wyciągam niewielki klakson. Chowam go za plecami. Gdy chłopiec jest już blisko, nakładam mu czerwoną kuleczkę na nos. Teraz wyglądamy bardzo podobnie. Gestykulując dłońmi, staram się zbudować napięcie. Chwila ciszy. Naciskam na swój nos. Drugą ręką przyciskam klakson. Wskazuję ręką na chłopca. Teraz jego kolej. Ściska swój nos, jednak nic się nie dzieje. Teraz ja. Naciskam jego nos. Słychać dźwięk klaksonu. Jest zaskoczony. Widownia nagradza moją sztuczkę kolejnymi salwami śmiechu. To kto następny? Zapraszam ochotnika na scenę. Do ręki wręczam mu odpaloną zapalniczkę benzynową. Z torby wyciągam duży dezodorant. Celuję prosto w dzieciaka, który trzyma zapalniczkę na wysokości swojej twarzy. To by był dopiero żart. Ten buchający płomień. Spoglądam w oczy chłopca, który czeka. Widzę, że jest ciekaw, co tym razem zaprezentuje. Klaun Maniuś, a wcześniej połykacz ognia. Co teraz może zrobić? Wychowawczyni grupy nerwowo zrywa się z krzesła. Nie dam rady. Myśląc o konsekwencjach, chowam dezodorant z powrotem do torby. Wzdycham. Tłum dzieciaków zaczyna wydawać wyraźne dźwięki niezadowolenia. Chyba serio chcieli zobaczyć, jak ich kolega płonie. Do sali wchodzi mój szef. Macha do mnie ręką i wskazuje na drzwi wyjściowe. Wygląda na mocno poirytowanego. Od kilku minut prowadzimy nieprzyjemną rozmowę. Jesteśmy ukryci w niewielkim kantorku.
Mówi, że widział nagrania z kamer i dobrze wie, że przedwczoraj podłożyłem mojemu koledze z pracy, Łukaszowi, pistolet zapalniczkę, podczas kiedy on spodziewał się pistoletu na bańki mydlane. Podobno nieźle się zdziwili podczas przedstawienia, a ktoś nawet został poparzony. Tak czy inaczej, szef każe mi dokończyć występ. Mówi, że to ostatni, bo jeszcze dzisiaj zamierza mnie zwolnić. Idę środkiem chodnika. Mijam kilku uśmiechniętych przechodniów. Patrzą na mnie, bo prawdopodobnie nie domyłem makijażu na twarzy. Także zabawne, bo klaun sobie idzie. Wchodzę do mieszkania i odpalam laptopa. Ta kawalerka wygląda jak jakaś zatęchła nora. Pozrywane tapety na ścianach, ubrudzone przez wcześniejszych lokatorów. Szyb w oknach nawet nie próbuję myć, bo wiem, że i tak się tego nie domyję. W łazience częściej można spotkać pełzającego rybika niż płytkę podłogową. Mimo takiego marnego standardu, najem swoje kosztuje. Lepiej znaleźć kolejną robotę jak najszybciej. Przeszukuję różne strony. Wszystkie oferty są albo przedawnione, albo jest tylu chętnych, że nawet nie ma sensu aplikować. Chwila. Cyrk Dionizosa. Klasycznie nie ma podanych widełek zarobkowych, ale to świeżo dodana oferta, zero zgłoszeń. Może warto spróbować? W końcu pracowałbym w cyrku, a nie na jakichś żenujących przedstawieniach dla gówniarzy. Załączam CV i wysyłam maila. Siedzę przy stole. Naprzeciwko mnie rekruter o kruczoczarnych włosach, krzaczastych brwiach i garbatym nosie. Wie pan, to nie jest taki typowy cyrk. To znaczy? Przyglądam się jego oczom. Jest w nich coś niepokojącego. Tak samo zresztą jak w całym tym pomieszczeniu. To surowy pokój. Ściany są pokryte jedynie tynkiem. Betonowa podłoga. Biurko i krzesła kompletnie do siebie nie pasują. Wygląda to tak, jakby ktoś na szybko zaaranżował wnętrze, nie zwracając uwagi na to, jak ma się prezentować. Jednak wolę nie wnikać. Muszę dostać tę robotę. Organizujemy przedstawienia dla niewielkiej publiki. Ja już się napracowałem w podstawówkach, także chyba... Spokojnie. Placówki oświaty omijamy szerokim łukiem. Chodziło mi o wieczory kawalerskie i inne wydarzenia dla małych grup. To wystąpienia dla elit. Naszymi klientami są tylko bogaci ludzie. Rekruter zapewnia mnie, że poziom, jaki reprezentują ich przedstawienia, nie ma nic wspólnego z moimi dotychczasowymi doświadczeniami w branży. Mówi, że to szansa i żebym dobrze się zastanowił, bo wyczuwa we mnie potencjał. Mam czas do jutra. Siadam z kubkiem gorącej herbaty przy biurku. Zaczynam wertować strony umowy, którą dostałem od rekrutera. W teorii powinienem czytać ją dokładnie, ale najważniejsze są teraz pieniądze. Oho, podwójna minimalna krajowa? To chyba faktycznie w to wchodzę. Mijam wzrokiem kolejne paragrafy umowy. Dochodzę do tego o numerze 12. Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich wymienionych wcześniej wytycznych. To jest zasad dotyczących tresera, kostiumografa, mistrza ceremonii i innych współpracowników. No chyba wiadomo, że za takie pieniądze będę się pilnował. Szacunek do innych pracowników to podstawa. Nawet nie będę myślał o podpalaniu czegokolwiek. Skupię się na pracy. Wydaje mi się, że taką obietnicę mogę złożyć przed samym sobą i naprawdę jej dotrzymać. To kolejna rozmowa z rekruterem. Kładę podpisaną umowę na biurku. Mężczyzna sięga po plik kartek. W imieniu całej ekipy mogę powiedzieć, że bardzo nam miło. No i cóż, witamy w zespole. Dziękuję. Jakie sztuczki powinienem przygotować? Tak naprawdę wszystko jedno. W sobotę o 19 zaczynamy. Odeślę ci adres SMS-a. Ale no na przykład znikająca moneta, a później pojawiający się bukiet, to takie najprostsze co może być. Mogę przygotować coś konkretnego.
Wszystko jedno, jesteś klaunem. Wymyślisz coś. Rekruter, a właściwie jak się okazało, od teraz mój nowy szef, macha ręką. Sprawia wrażenie, jakby nie do końca obchodziło go, co zaprezentuje podczas przedstawienia. To z drugiej strony dobrze. Wychodzi na to, że mi ufa. Szybkim krokiem wchodzę do mieszkania. Zaglądam do wszystkich szuflad po kolei. Szukam zapalniczek. Mam ich kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Chowam je w różnych miejscach, ponieważ w przeszłości często miewałem wahania nastrojów. Są takie dni, w które staram się pozbyć ich wszystkich. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta cała fascynacja ogniem nie do końca jest zdrowa. Jednak moim największym wrogiem są chwile, kiedy maniakalnie kupuję nowe, żeby wypełniły pustkę po tych, które wcześniej wyrzuciłem. Nieważne. Tym razem zamierzam pozbyć się ich wszystkich. Nie pozwolę, żeby zniszczyły mój pierwszy dzień w nowej pracy. Otwieram drzwi i wynoszę ogromny worek na śmieci. I nareszcie sobota. Pierwszy występ w nowej pracy. Przygotowałem kilka niespodzianek, żeby zabłysnąć już na starcie. Zatrzymuję się przed niewielkim budynkiem. Porównuję adres na tabliczce z adresem, który dostałem w SMS-ie od szefa. Wychodzi na to, że to tutaj. Mierzę budynek wzrokiem. No teatr to nie jest. Wygląda, jakby miał się zaraz zawalić. Miał być cyrk, a skończę jako stand-uper w jakiejś spelunie. Podchodzę do drzwi wejściowych i szarpię za klamkę. Zamknięte. Odchodzę kawałek i jeszcze raz przyglądam się tabliczce z nazwą ulicy. Nie no, adres się zgadza. Obchodzę budynek dookoła. Natrafiam na coś, co wygląda jak wejście od zaplecza. To ciężkie metalowe drzwi. Dookoła stoją kontenery, z których wręcz wysypują się śmieci. Nie widzę nigdzie kłódki. Mało prawdopodobne, ale czemu by nie spróbować? Naciskam klamkę. Otworzyły się. Powolnym krokiem wchodzę do środka. Widzę przed sobą ciemny korytarz. Przestaje mi się to podobać. Może mój szef to jakiś wariat? Zaprosił mnie tutaj pod przykrywką wystąpienia cyrkowego, a zaraz napadnie na mnie kilku uzbrojonych facetów i wytną mi nerkę. Wolę o tym nie myśleć. Ciągle idę do przodu, mijając surowe, szare ściany. Na końcu korytarza dostrzegam niewielki stolik, doświetlony od góry lampą. Szybko podchodzę do niego. Na stoliku stoi coś, co przypomina amforę, ale taką prawdziwą, niczym ze starożytnej Grecji. Zaglądam do środka. W moje nozdrza uderza zapach czerwonego wina. Słyszę trzaśnięcie drzwi. Odwracam się. Stoi przede mną mężczyzna o jasnych włosach, ubrany w długą białą szatę. Pyta mnie, czy jestem tym nowym klaunem. Potwierdzam, a on wskazuje mi jedne z drzwi. Otwieram je. Mówi, że to będzie moja garderoba i żebym się rozgościł, przygotował. Niedługo mam się wszystkiego dowiedzieć. No okej. Wychodzi na to, że ja jednak dobrze trafiłem. Mimo zniszczonego lokalu, mój szef i tak się postarał. Dopiero teraz dotarło do mnie, skąd ta amfora i ten gość w greckich gaciach. Przecież to cyrk Dionizosa. Chcą się jakoś wyróżnić, żeby zapaść w pamięć. Pora się tutaj rozłożyć i przygotować do występu. Kładę teczkę na toaletkę z lustrem. Wyciągam z niej kilka rzeczy. Szminkę, farbki do twarzy, gąbkowy czerwony nos, pistolet na wodę. Pomyślałem, że na występie zrobię coś a la taniec w łazience z filmu Joker. Większość ludzi widziała ten film. W końcu był prawdziwym hitem, także na pewno widownia będzie zaskoczona takim niepokojącym początkiem. A kiedy uznam, że zrobiło się już wystarczająco niekomfortowo, wyciągnę pistolet na wodę i w napięciu będę celował w ochotnika. Się zdziwią, kiedy dostanie po twarzy wodą. O w dupę, co to było? Moje przygotowania do występu przerywa głośny stukot dochodzący z jednej z szaf znajdujących się w pomieszczeniu. Przez ten cały czas nie byłem tutaj sam? Lepiej kogoś zawołać. Chcę sięgnąć za klamkę od drzwi, jednak słyszę stłumione wołanie dochodzące z szafy. Poczekaj, nie wychodź stąd. Odwracam się.
Widzę, że drzwiczki od komody są uchylone. Kim jesteś? Co robisz? Powolnym krokiem zbliżam się do mebla. Wychylam głowę tak, żeby zajrzeć do środka. W jednej z komór komody siedzi skulona dziewczyna. Ma na sobie jakiś dziwny kostium. Tak, jakby była obklejona czyjąś skórą. Obok niej leży świński ryj. Uciekaj stąd, póki możesz. Zaraz, co ty mówisz? Dlaczego siedzisz w szafie? Proszę, nie mów nikomu. Nie chcę tam wracać. To oni ci coś zrobili? Dziewczyna chce coś powiedzieć, jednak z korytarza słychać stukot butów. Przestraszona błyskawicznie zamyka drzwi od komody. Podnoszę się. Do pomieszczenia wchodzi mężczyzna, ubrany w białą szatę. W rękach trzyma materiałową torbę. Jak przygotowania? W porządku. Już się przebrałem. Mężczyzna mierzy mnie wzrokiem i wzdycha. Kolejny amator. Zdejmuj ten nos i perukę dla cymbałów. Załóż to. Od niechcenia rzuca torbę na podłogę. W cyrku Dionizosa nie będzie takiego taniego gówna. Wychodzi z pokoju. Rozsuwam zamek i zaglądam do środka. Moim oczom ukazuje się dziwne futro. Wyciągam je i rozprostowuję. To głowa psa z kawałkiem tułowia. Pusta w środku. Wygląda jak oskalpowane zwierzę przerobione na kostium. Podbiegam do szafy i próbuję ją otworzyć, jednak jest zatrzaśnięta. Halo, otwórz! O co tutaj chodzi? W odpowiedzi dostaję głuchą ciszę. Skonsternowany spoglądam na kostium psa. Przebrany w zwierzęcą skórę stoję za kulisami sceny. Wszystko mnie swędzi. Czuję obrzydliwy zapach padliny. Obok mnie stoi dwóch tęgich facetów. Wcześniej chciałem się wycofać, jednak zaciągnęli mnie tutaj z garderoby siłą. Niepewnie wyglądam za kurtynę. To niewielka scena ułożona z drewnianych palet. Dookoła na krzesłach siedzi kilkunastu mężczyzn ubranych w białe szaty. Mają na twarzach coś na wzór greckich masek teatralnych, które widywało się w podręcznikach od historii. Każdy z nich trzyma amforę, prawdopodobnie z winem. Gasną światła. Na podest wchodzi mężczyzna, który wcześniej wręczył mi kostium psa. To chyba główny prezenter. Jeden z reflektorów kieruje się wprost na niego. Widownia bije brawo, a on sam zaczyna przemawiać. Po tym, gdy Semele spłonęła, Zeus uratował płód Dionizosa, zaszywając go we własnym udzie. Kilka miesięcy później Dionizos narodził się. Otwierają się boczne drzwi. Na scenę wchodzi wielki grubas w stroju greckiego boga. Na dobry początek wszyscy zerujemy! Dionizos, bo chyba tak mogę go nazwać, podnosi wielką amforę i wznosi toast. Ludzie na widowni również podnoszą swoje amfory i odkrzykują Dionizosowe. Wiwatują i wlewają w siebie ogromne ilości wina. Sam nie wiem, czy wygląda to na jakąś chorą sektę, czy na świetną zabawę na wieczorze kawalerskim. Grubas na scenie zaczyna głośno pierdzieć i bekać. Wszyscy dookoła wyją ze śmiechu. Na zaplecze wchodzi prezenter. Bierze miskę z pobliskiej szafki i kładzie ją na podłodze. Sięga po butelkę wódki i wlewa całą zawartość do środka. Teraz to wypij. Co? Nie. Próbuję odmówić, jednak dwóch osiłków chwyta mnie za ramiona, uniemożliwiając ucieczkę. Prezenter z marynarki wyciąga 200. Odkręca i na siłę wlewa mi ją do ust. Dwójka mężczyzn wypycha mnie na środek sceny. Zapada cisza. Rozglądam się po rozbawionej widowni. Tak, tak, to jedno z moich największych odkryć. Człowiek pies! Tłum zaczyna wiwatować. Są chyba tak pijani, że nie ogarniają, o co chodzi. Grubas, który stoi obok, szturcha mnie i przybliża twarz niekomfortowo blisko. Zajebista zabawa, co? Czuję odór strawionego alkoholu. Zauważam, że jego amfora przecieka. Cała scena jest mokra. Prezenter, który stoi naprzeciwko, w jednej dłoni trzyma bat,
a w drugiej wielką plastikową obręcz. Dalej, skacz! Czuję piekący ból. Właśnie oberwałem rozpędzonym batem prosto w łydkę. Bez dłuższego namysłu biorę rozbieg i przeskakuję przez obręcz. Wykonuję przewrót w przód, jednak tracę równowagę i ląduję pod nogami jednego z mężczyzn w masce. Wstaje, chwyta mnie za barki i agresywnie wpycha z powrotem na scenę. Czuję, że alkohol, który wlał we mnie prezenter, zaczyna działać. Głowa robi się ciężka, a obraz lekko rozmazany. Dionizos bierze rozbieg i uderza mnie kolanem w brzuch. Upadam na podłogę. Nie mogę złapać oddechu. Widzę, jak tłum ludzi zaczyna wchodzić na scenę. Idą w moim kierunku. Moment. Ten grubas przecież rozlał alkohol po całej scenie. Błyskawicznie sięgam do kieszeni. Mam zapalniczkę. Z nią akurat nie potrafiłem się rozstać. Odpalam ją i rzucam na drewniane deski. Te świry musiały pić coś naprawdę mocnego, bo momentalnie wszystko stanęło w płomieniach. Widzę mężczyzn, którzy w panice biegają niczym żywe pochodnie. Czuję, że tracę świadomość. Resztkami sił spoglądam na grubasa, który nerwowo próbuje ugasić płonącego prezentera. Chłód powietrza wpadającego przez okno koi moje poparzone ciało. Przenoszę wzrok na zabandażowane dłonie. Drzwi do celi rozsuwają się. Do środka wchodzi klawisz. Pyta, jak się czuję. Wzruszam tylko ramionami. Wręcza mi gazetę. Delikatnie poklepuje po ramieniu, po czym wychodzi. Spoglądam na pierwszą stronę brukowca. Masakra na wieczorze kawalerskim. Nietrzeźwy pracownik cyrku spalił żywcem 12 osób. Parskam śmiechem. Jakby to, że byłem nietrzeźwy, było tutaj istotną informacją. Wychodzi na to, że cały czas niepotrzebnie próbowałem pozbyć się tych zapalniczek. W końcu to dzięki nim zyskałem rozgłos i sławę. Cześć, jeśli podobało ci się moje autorskie opowiadanie w formie takiego słuchowiska, to chyba najbardziej wdzięczny będę, jeśli zaobserwujesz mój kanał i podeślesz go dalej komuś, kto również kocha grozę. Dzięki. Następne opowiadanie już za tydzień.